Tak, w tej chwili wygląda zabudowany bufor. Tutaj pomalowałem tam ściankę. Tutaj sobie taki warsztat zrobiłem. No i tutaj tak, kotłownia, tu nie ma żadnych więcej przeróbek. Po prostu dwie pompy, tu jest wymiennik od jednej, tam u góry, tutaj od drugiej. No w tej chwili teraz palę drewnem. Tylko na ciepłą wodę, do którego tego zasobnika tutaj 100-litrowego. A zaraz wam pokażę, ile wytrzymuje na jednym napaleniu taki bufor. No i tutaj mamy w grafanie wykresy. Tutaj mamy wykres temperatur bufora. To jest żółty. Ta żółta linia, po prostu uszkodzony czujnik był. Ja go tutaj wymieniłem na inny. I tutaj mamy od 25 maja do dzisiaj. Dzisiaj sobie też palę tutaj na ciepłą wodę z rębką. No i od 25 maja było zapalone. Temperatura gdzieś do 80 stopni był nagrzany bufor. No i wytrzymało do 6 czerwca. I tutaj 6 czerwca było napalone do 85 stopni. No 4-5. I dzisiaj mamy 18 czerwca, czyli 2 tygodnie, ciepła woda użytkowa. Wam pokażę tutaj od 6. No, czyli czas palenia tutaj zaczęto było palić mniej więcej o godzinie 14. Koniec był chyba o 19. No, o 19 było palone. No i tutaj mamy spadek temperatury na dobę, no to wiadomo, że im wyższa temperatura na buforze, to trochę większy. Czyli tutaj mamy 84, 81, 78. Tutaj co dobę patrzę, czyli 75, później mamy 72, około 3 stopnie jest spadek na dobę, no ale to też wiadomo, woda ciepła jest wybrana. No i tutaj mamy wykresy. Tu jest czujnik gdzieś metr od góry bufora, akurat ten żółty, a te zielone wykresy to jest temperatura ciepłej wody użytkowej. Tu widać pobory, kiedy się załączała pompa. Może zaznaczymy tutaj od 6. No i tu mam po prostu bufor, zbiornik CW, nie jest zaizolowany, za specjalnie jest oryginalna izolacja, także ta woda dość tutaj szybko ucieka ciepło. No i tutaj mniej więcej było do 45-50 grzana woda ciepła, no nie ma potrzeby więcej, tam raz na te dwa tygodnie można podnieść do 60 stopni, żeby jakby przegotować troszkę ten zbiornik ciepłej wody użytkowej. No i tutaj mamy też ten wykres tej pompy ciepła, ona teraz nie chodzi. Po prostu palę sobie z rębką, mam trochę z rębki. Takie dwie dobre taczki wystarczą na naładowanie tych 2700 litrów. A pompę ciepła zostawimy po prostu na jesień, zimę. Także jak na dwa tygodnie, no wydaje mi się, że jest dość dobry wynik. Nie trzeba po prostu codziennie palić na tą ciepłą wodę. No i temperatura około 45 stopni po prostu się utrzymuje na tym buforze, na tym zbiorniku ciepłej wody użytkowej. Także tutaj miałem wcześniej uszkodzony czujnik. To chyba był numer 2, drugi od dołu. Ja się po prostu uszkodził, głupoty pokazywał, ale jak tutaj już był wymieniony, to już w porządku pokazuje. Także jednak da się dwa tygodnie wytrzymać bez palenia.